Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z FIFA 16 Ultimate Team. Nadal robię zapasówki. Tutaj widzicie, są turnieje. W ogóle nie wiem jeszcze o co chodzi, ale to bo poza bardziej nagrywaniem to bym ogarnął. Tam wybieramy swój klub i bodajże mierzymy się z każdym zawodnikiem aż do końca. Tu mamy dzisiaj El Clasico, czyli Barcelona Real Madrid. Można dostać większą szansę na Bale'a, Cristiano Ronaldo, Messiego i Neymara. No, jak dla mnie to nie jest nie lada okazja. Jeszcze dostać Messiego to już w ogóle jest magia. No dobra, ale otwieramy paczki złotą oczywiście. Są za 15k, ale nas nie stać oczywiście. Nie będę kupował końców, będę mówił co odcinek, bo chyba niektórzy jeszcze mogą nie rozumieć, że nie będę wydawał na tą grę kasy. Okej. Okay. Rasko się śmierć. Dzisiaj El Clasico. Jeszcze tak zarąbiste Team of the Week. Co my tu mamy? Diakite. Z Ligi Włoskiej. Frosinone. Można grać. Miejmy nadzieję, że to nie będzie porażka numer 2 w lidze 8. Nie chciałbym tego. Uwierzcie, naprawdę nie chcę takich porażek, a jeżeli to się stanie, no to Oho, Polaka znalazłem. Ale pójdziemy w tych koszulkach, przetestujemy je dzisiaj. Oj, coś czuję, że koleś będzie miał naprawdę niechlujnie paschudny skład. No tak myślałem. Znam tych wszystkich tutaj piłkarzy, których tu widzę. No oprócz tego pomocnika ofensywnego. A resztę to tak kojarzę przez drzwi. Dobra. Jak przegram to spotkanie, to mnie zamordujecie. Dobra, fajne chłopaki. No mamy zerowy, no siedźcie koło szpaki. O, Payet kontra Funtelar. To są w centrum uwagi piłkarze, którzy tutaj naprawdę zasługują na miano. Dobra, gramy. Rozpoczyna się pierwsza połowa. Oczywiście na lagach, bo zapominam nadal o ustawieniu grafiki. Nie wiem co to było. Zagrają w ustawieniu 4-4-2. Dobrze, Elustondo. Ustawionymi w ROM, odpowiedzialnymi za utrzymywanie się przy piłce i jej szybki odbiór. Dobra, Bender, skup się. Do Hiszpana. I dośrodkowanie. No, będzie gol! Znakomicie chwyta. Bender, takie słabe wykonanie. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. No był, jak dla mnie był tutaj faulowany zawodnik Bayeru. Oj. No, z tego miejsca można strzelać. Cienko się tutaj zapowiada. Ten faul po wślizgu arbiter. A to, że jeden dziennik grałem w FIFA, to jest też błąd, że nie rozgrzałem się nawet przed spotkaniem. Dobra. Dmitri Payet. Ależ było prawie blisko, trafił. Naprawdę blisko. Było mocno niebezpiecznie. Już mi się te koszuleczki nie podobają. A tu Klops. Odzyskali piłkę w środku pola. No. Takie cieniutkie Payet. To podanie wyszło. Aha, dobra, obrona się chyba troszeczkę zszaniła. Strzela! Świetnie, brawa. Wyciep, ale słabe wyciepanie. No bez komentarza. Ale on nie wykorzystał, dobrze jest. Ale żeśmy zawalili to całkowicie. Ależ się teraz popisał refleksem. Świetnie wyłapał. Jest niebezpiecznie, bo koleś dominuje. Tak, w pierwszym spotkaniu Czałhanoglu, biegnij. Jest, no! Zamiataj! No, Funtelar, miałeś wszystko pod kontrolą. Musiał być na spalonym. Dostał dobre podanie nawet od tego Czałhanoglu. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w fatalne, 100% zgrania. Jest okazja, ale... I tak jest 100% zgrania, że my przegrywamy. Znowu. Ja to mam pecha. Spotkania i niewiele sytuacji strzeleckich
Tymczasem kto to naprawdę dokończyli rywalą siłę. Rzeczywiście wypracowali sobie masę okazji, co powinno być widoczne w statystykach oddanych strzał. Popatrzmy na rezultat 1-0. Ale mam tutaj bardzo dużo obawy, że mogę to spotkanie spartaczyć i stracić kolejne 3 punkty. Na co Montreal? A zachodzi na to. Dobre przejęcie, brawo. Moim stylem gry naprawdę nie robię tutaj szału żadnego. A koleś widzę, że zrobił skład pod tempo. W ogóle mi coś tu nie idzie. Wilshere. Strata piłki nieudane, dogranie na wybieg. No ładne zgranie głową do kolegi z drużyny. Uderzenie w stronę bramki. No dobra. Obronił to na razie. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. W ogóle nie mam kontroli nad piłką. No i przegrywam. Nie, jak on to robi, to ja nie wiem. Ale dostaję tak w ciry. Po raz kolejny. Piękny zwód, a potem równie imponująca bramka. No, przewaga zaczyna być widoczna. 2-0. Nie, koleś sobie robi co chce ze mną. Payet. Zamiata mnie tutaj. A bramkarzem nie wiem na co wychodzę. Źle zagrana piłka i jest out. Nie wiem co jeszcze tu mogę zdziałać, ale koleś robi mi krzywdę. A czemu? Bo BPL. Elustondo. Tito. Może jeszcze coś strzelę. Może. Aj, teraz strata. Bender. Calhanoglu. O, dobrze, Huntelaar biegnie. Dobrze, biega na wolne pole. No, ależ kapitalna interwencja, znakomicie złapał. Super. Teraz wystarczy, że koleś tutaj wybiegnie, a ja... Benteke! Aha, dobra. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Czemu on to w ogóle wyciepał, a nie złapał? No spoko. Świetnie, dobra okazja, piękna interwencja. No kurde, cały czas jestem w natarciu. Trafił poprzeczkę, piłka nadal na boisku. Dobra, Bender biegnie, biegnie. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? No nie utrzymał się, Bender, kurde, co robisz? Strata w środkowej strefie boiska. Rutuza. Ryzykowna, aj, Charhan, udana interwencja. Widzę, koleś się naprawdę bawi dobrze. Rozwalając mnie. No i za moment wznowią. A ja nic mu nie mogę robić, bo po prostu jestem przykiblowany. Wina. Totalnie. Payet. I przejmuje piłkę bez faulu. Huntelaar. Boże, nie rób z siebie gówna. Dobra, Calhanoglu, jeszcze raz. Jeszcze raz. No. No błąd, strata. Payet. Taka strata, że mnie zaraz będzie to kosztować stratą, czyli dobre bramki. Dobre przejęcie podania w środku pola. Jest przejęcie i mają szansę. Nie, te podania są jakieś krzywe u nich. Wilshere. Może druga połowa będzie moja, nie? Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Surutusa. Dobra, biegnij do Calhanoglu. Dobra. Dobrze, no, czemu on tam nie biegnie? No, tu nie biegnie. Jeszcze spalony, mecz jest sprzedany. Całkowicie. Nie wiem, że koleś gra BPL-em, to jeszcze sędzia mi uznaje spalone. Kiedy nie powinien. Oj, Calhanoglu, niedobrze z tobą jest. Lars Bender. Dobra, Calhanoglu, Calhanoglu, Calhanoglu. Czystej pozycji. Nie, nie mogę się go przelobować. Ja pieprzę, daj mi spokój. Aha, i zaraz dostanę 3-0. Szkoda. A, trafił w poprzeczkę. Ale nie, serio, Calhanoglu. Nie mogę się go przelobować. Byłoby już zdecydowanie łatwiej. No jeszcze ja faulowałem. Mecz jest po jego stronie. Całkowicie po jego stronie.
Nie, Huntelaar, serio? Payet. Strzela! Pięknie broni, bronił to, ale co to nam daje, skoro jest dalej porażka? Będzie rzut rożny. No jeszcze lagi. Fatalne pudło po naprawie. Nie, 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 nie. Tak mi forma spadła? Bo aż ja w to nie wierzę. Hernandez, chodź tutaj. Musisz mi się przydać. Zwiększyłbym szczegółowość obrony, żeby to było coś szybszego. Bo to wygląda masakrycznie źle. Nie, na razie jedna zmiana. Dela Beja, chodź tu jeszcze. Dobra, zobaczymy jak to dalej się poskłada. Marny występ tego zawodnika, nie błysnął dzisiaj. No nie, wydaje się, że miał to jest wyjątkowo błąd, zły dzień. Że miejmy zabłysnął nadzieję, że do kolejnego spotkania myślę, zdąży się odciąć. Mi tu zrobi krzywdę. Bender, dobrze, Castro. No, mi piłkę szybko Danny zabiera. Welbeck. Okej, Bender. Lars Bender. Castro. Jest szansa, ale no, wspaniale. Kurde, Huntelaar! Czemuś tego nie strzelił? Nie, kolejna okazja zmarnowana. Aha, fajnie, że mnie faulował. Spoko, koleś. Dobra, Castro, jeszcze raz. Dośrodkowanie. O, dobre! Huntelaar! O, to jest jeszcze szansa. Jakby Calhanoglu trafił na remis, to by było 2-2. Dobre. Kurde. Jeśli można mówić. Dobra o brameczka. Piłki w siatce, to jest jeszcze nadzieja, jest najlepiej jeszcze nadzieja. Dobrze, Klasjan Huntelaar strzela brameczkę. Na 2 do 1. To znaczy, że nie ma jeszcze tutaj złych demonów, które by nam wskazały, że możemy to przegrać. Trzeba się tylko skupić. Oj, 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 oj. Wiecie kto? Byle dalej od własnej bramki. Uważać, uważać. On tu pewnie albo dośrodkuje. Dobra, Calhanoglu, biegnij, biegnij. Jest okazja. Dobra, spudłował. Jeszcze mamy czas, trzeba atakować ofensywnie, cały czas. Dobra, Calhanoglu. Jest, do Castro. Pięknie, pięknie. Może być groźnie. Calhanoglu! Kurde! Nic. Przejęcie w obronie i koniec ataku. O! Uważać. Tutaj bardzo dokładne podanie zrobił. Dobra, piłka. No faulował mnie koleś. Przecież to powinno być odgwizdane. To porządnie. Gorąco się robi, gorąco. Dobra, Calhanoglu. Podanie, Huntelaar. Jest, biegnij, biegnij! No. Nie utrudniaj mi sprawy. Oj, 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 oj. Dobra, Castro. Castro. Popylaj, popylaj, biegnij. Payet. Calhanoglu. Przeciwnicy. Jest, biegnij. Dobrze. No, będzie gol, ale świetnie zablokował. Kurde, czemu nie samobój? Przecież to mogło wpaść. Nie, serio, Calhanoglu. Mogło wpaść. Dobra. Rożny, trzeba go wykonać tylko. Dobrze piąstkuje, daleko, do przodu. No piłka praktycznie trafiła przeciwnika, nie musiał się ruszać. Jest sam na sam. Oj, 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 oj. Welbeck. Welbeck tutaj popyla. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Dobrze. Ucieczka, ale nie uwieńczona sukcesem. Dośrodkował Welbeck. Spudłował. Zupełnie nieudany ten strzał. Jeszcze mamy 20 minut. Huntelaar, weź się wysił. Na 2 do 2. Zrób to. U nas będzie jedyna okazja. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Oj, albo. Ofensywne wyjście. Jest.
Uratowana sytuacja Hernandez, podanie do Castro i jedziemy, Castro. Jedziemy. No, z tego miejsca można strzelać. Dobrze dograł. Dośrodkowanie w pole karne i prosto w obrońcę. Uderzenie w stronę bramki. Ło, Bender. Brawa dla bramkarza. Ale przypakował, ale nie wiem, czy my to wygramy. Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. Calhanoglu. Dani Welbeck. Lars Bender. Bender, nie takie podanie. Źle przyjął piłkę i stracił. Co to było? Hernandez. O, Huntelaar, dobrze, przepychaj się. Huntelaar. Co? Huntelaar teraz faulował? Walczył o piłkę, to prawda, ale... Nie wiem, czy go zaraz nie wyrzucę. Z ławki. Znaczy na ławkę. Jest. Ostatnia okazja. Dobra, zmarnowana. Nie wiem, czy ja to teraz nadrobię w tak krótkim czasie. Teraz koleś może mnie wydymać. Znakomicie. Dobra, Huntelaara trzeba już zwolnić. Wpakujemy Soriano. Albo nie, Huntelaar gra do końca. I zmienimy skrzydło. Kolebasa wpuścimy, żeby obronę zwiększyć. I Jurado. Chodź tu, Jurado. Chwyta. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Może jeszcze zachęcą swoich ulubieńców do podkręcenia tempa i zmiany wyniku. Calhanoglu. Hernandez. Jest! Pokonał bramkarza. Co, spalony? Jaki spalony? Przecież to była akcja na remis. Jaki spalony? Panie sędzio, nie. Jaki spalony. No i jednak spalony w takim momencie. No i teraz mogę przegrać to. Przez decyzję sędziego. Nie, jeszcze taka sytuacja. Boże, nie. 5 minut. Dosłownie 5 minut i to mogę jeszcze zremisować przynajmniej. Nie, taka decyzja. Dani Welbeck. Szkoda, obok bramki. Nie, ja to tego nie nadrobię. Nie. Przegram jednym golem. Coś wątpię, żebym ja mógł... Czytelne podanie, zbyt czytelne. Złe podanie, złe. Cały czas złe podanie robię. Strzela! Wyraźnie widać, że nie wytrzymał nerwowo. Kurde, już koniec. Nie ma już nic. Powinien zamienić to na bramkę. I kolejny raz przegrywam. Chyba doświadczenia. Doświadczenia i zimnej krwi. Musi stać się takim bezwzględnym egzekutorem, a na razie trochę mu jeszcze do tego brakuje. Chociaż... Nie. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Złe. Bender w ogóle gra do kitu. Tak zauważyłem. Piłka w rękach bramkarza. 3 minuty. Niedobre wybicie. O Boże. Piłka trafia nie. Do nie. Benteke. Ej, co ja zrobiłem? Koniec. No, błąd bramkarza. Tak fatalnie to ja jeszcze nie grałem. Koszmarny błąd. Trener chyba będzie miał z nim długą rozmowę po meczu. 3-1, taki wynik pozwala na trochę oddechu. Koniec. Kolejny mecz przegrałem. Ja już tego nie powinienem wrzucać. Będę zawodnikiem spotkania. No nic wam nie będę pokazał, bo ten mecz uważam kolejny za przegrany. 8 liga jest fatalna w moim wykonaniu. Póki co kończę już nagrywanie. Dziękuję bardzo za obejrzenie. 100 zgrania kupa z tego. Tak na to wygląda. Castro uzyskał dzisiaj asystę, a Huntelaar piękną bramę. Ale reszta coś nie może grać. Reszta po prostu upada totalnie. Dobra. Trzymajcie się. Na razie. Yo.